Wilhelm de Lyon był potomkiem rodziny dawnych hrabiów Nevers. Wychowywał go jego wuj, Piotr Archidiakon Sosinos. Już w młodości nauczył się pogardzać próżnością tego świata. Z zapałem praktykował cnotę pobożności i zdobywał wiedzę. Po przyjęciu święceń kapłańskich został kanonikiem w Sosinos i w Paryżu. Później postanowił opuścić świat i wstąpił do zakonu w Gremont. Przez pewien czas żył w tym zakonie i praktykował wielką ascezę. Na skutek waśni, pomiędzy ojcami i braciszkami, postanowił przejść do surowego zakonu w Sitke, który został niedawno położony. Przywdział habit i w pewnym czasie został opatem. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do najświętszego sakramentu i z upodobaniem spędzał długie godziny u stóp bołtarza. W roku 1200 duchowieństwo w Gorgo wybrało go na swojego arcybiskupa i miał zostać następcą Henryka Suli. Wieść ta napełniła go smutkiem i tylko podwójny rozkaz jego generała Opata w Klito i papieża zmusił go do przyjęcia tej godności. Na nowym urzędzie Zdwoił ascezę, zawsze nosił włosienice i nigdy nie jadł mięsa. Śmierć zaskoczyła go w trakcie przygotowań do misji wśród Albigensów. Umarł na klęczkach przy modlitwie w roku 1205. Zgodnie ze swym życzeniem, został pochowany w trumnie wypełnionej popiołem i we włosienicy. Wszechmogący, wieczny Boże który chciałeś uczynić biskupa Wilhelma władcą Twojego ludu spraw, abyśmy za jego pośrednictwem otrzymali łaskę Twojego przebaczenia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.